Za dużo nie mogę powiedzieć o Parlamencie Europejskim w kierunku profilaktyki, ale to, co mogę z mojego doświadczenia i kontaktów z innymi krajami, na przykładzie holenderskim, akurat nie, no, tam miałam taką możliwość spotkania ze służbą zdrowia. To jest związane z systemem pomocy dla chorych. I tam ten system to jest rzeczywisty lekarz rodzinny, który przyjeżdża prawdziwie do domu. Najwyżej, jeżeli człowiek umiera, to nawet układa zwłoki tego człowieka. I wielki jest szacunek. Kwestia onkologii to jest taka sytuacja, że nie jest to spotkanie, że mnóstwo ludzi czeka na lekarza, specjalistę onkologa, ale jest umówiony termin, jest ten czas dla poświęcenia dla tego człowieka, który ma ten problem onkologiczny. Mi się wydaje, że to jest kwestia samej organizacji. To jest tak samo jak na przykład w samym Szczelinie. Jeżeli mamy szpital, który idzie ku upadkowi i kwestia ochrony zdrowia, na przykład na takim małym terenie powiatu szczelińskiego, to powinno być przemyślenie i zaproszenie rzeczywistych specjalistów, jakie powinny być kierunki, a nie tworzenie konkurencyjnych, pseudokonkurencyjnych pod jakieś wisy ośrodków, które się, no, bo to są pieniądze. Wiadomo, że jest określony jeden worek, z tego worka trzeba, tego tortu, dokładnie lepiej brzmi, trzeba po prostu dzielić. To jest kwestia też mentalności, kultury politycznej i przemyśleń tych organizacyjnych, bo tutaj taki problem. I mi się wydaje, że czy światowa sprawa. Światowa sprawa, jeżeli później pojedziemy do krajów, na przykładzie Holandii, widzę, że tam jest ta opieka, jest pewna profilaktyka. Dlaczego u nas tak jest? No, my w ciągu tych 20 lat, na przykładzie naszego stowarzyszenia, też borykamy się różnymi pomysłami tych rozporządzeń, ustaw, ponieważ ktoś tam ma jakiś pomysł, czy to zrealizowanie, zapewne jest to dobry pomysł, ale on jest tylko na małą jaką skalę, nie jest na przyszłościową skalę, tylko jest w tym momencie, bo to jest dobra rzecz. Jak będziemy chyba myśleć tutaj w Polsce o takiej, powiedzmy, przyszłości perspektywicznej, takiej bardziej zintegrowanej, żeby pomagać tym osobom, żeby nie patrzeć się na różne uprzedzenia, bo tamten jest tamten, bo tamten jest coś. Bo u nas tak cały czas się ktoś patrzy w takim kierunku, ale jeżeli chodzi o samą służbę zdrowia, tam gdzie jest człowiek, to powinno być właśnie przemyślenia bez żadnych uprzedzeń i rzeczywiście pełna organizacja od samego początku. Tak jak tutaj kwestia dziecko niepełnosprawne rodzi się, kwestia porozmawiania z tą matką. To jest szok dla młodej matki, że ma dziecko niepełnosprawne. Urodzi, czeka 9 miesięcy, a tutaj już jest ten problem. I tutaj już powinna być taka sytuacja. Albo rozmowa z dystrybutorem pogotowia, dlaczego pani nie była w POZ-cie, w podstawowej opieki zdrowotnej, a już potrzebna jest pomoc. Dlatego ta profilaktyka. Oczywiście zgadzam się, że u nas w Polsce nie ma tej profilaktyki. Są określone programy profilaktyczne, już się zaczynają te profilaktyka nowotworów, ale to są tylko takie akcyjne. A to powinno być w systemie. Ogólny system. I mówię jeszcze raz, to nie powinno być uprzedzeń, że ja jestem stamtąd, tam i zetam, to mi się nie podoba. To powinno być pewne naprawdę przemyślenia takie organizacyjne. To tylko z tej strony, natomiast PZU to ja nie wiem, jak to zrobić, ale to jest inna rzecz. Wiadomo o tym, że jest dużo takich właśnie organizacji też pozarządowych. Sądzę, że to jest taki fajny sektor, trzeci sektor, który pomaga osobom niepełnosprawnym, szczególnie w tym kierunku. I nie tylko, bo tam są różne przecież towarzystwa, również przewinienia kultury, sportu. Czyli każdy tutaj ma pewną rolę, spełnia tą pewną rolę. Także tutaj to tylko te
też akceptacja, też jakieś usankcjonowanie, jakieś, oczywiście są rozporządzenia i ustawy o współpracy w samorządach, zarówno gminnych, jak i powiatowych, jest tam jakiś numer 19, jakieś zadanie gminy czy powiatu, że może współpracować z organizacjami pozarządowymi. Ale to mówię jeszcze raz, to wszystko zależy od człowieka, wszystko zależy od człowieka i jak dalej idzie. Natomiast kwestia badań naukowych, tak, jeżeli mi nie będą przeszkadzać inne linie pod tytułem, że będę się tłumaczyć z innych spraw, to te badania mogą być kontynuowane. To chodzi o sprawy takie, no, nawet nasza organizacja w samorządzie. Jak będzie, jaki stosunek samorządu lokalnego wobec nas? Czy będziemy współpracować? No, czy będziemy udawali, czy tą pracę, którą wykonujemy, jest to dobra praca? Wszystko zależy od tego. Sądzę, że mimo tak zawsze tych problemów, to cały czas kontynuujemy. Każda nauka, proszę Państwa, nie tylko nauka medyczna, ale nauka z dziedziny prawa, ekonomii, ona powinna służyć każdemu człowiekowi. To nie jest tylko, że zamykamy się, bo oczywiście medycyna i edukacja to się łączy z dzieckiem, z niepełnosprawnością, jeżeli jest ta niepełnosprawność. Ale no tak, to tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję. Ja może dopowiem odnośnie profilaktyki na poziomie unijnym, czyli myślimy tutaj o jakimś programie unijnym, który powodowałby, że byłyby pieniądze na profilaktykę. Takich programów nie ma. I nie będzie, dopóki nie będzie zmieniony traktat. Dlatego, że w traktacie, który obowiązuje w tej chwili, wyraźnie są pewne dziedziny z naszego życia wyjęte spod tej kurateli unijnej. No, taką między innymi dziedziną jest opieka zdrowotna, jest edukacja, jest system emerytalny. Wszystko to jest w gestii państw członkowskich. Każde państwo samo rozwiązuje na swoim poziomie te problemy w taki sposób, który uznaje za stosowny. Natomiast są nawet w Parlamencie Europejskim takie inicjatywy, żeby na przykład ogłosić rokiem, który na przykład obecny jest rokiem aktywności ludzi starszych i solidarności międzypokoleniowej. Więc jest to taka bardzo szczytna idea, która ma powodować, że ludzie starsi nie czują się niepotrzebnymi, tylko uczestniczą w życiu społecznym tak długo, jak się im starczy, żeby mogli mieć komfort długiego i spokojnego życia. Są takie inicjatywy, na to są nieduże pieniądze, ale generalnie po to, żeby raczej obudzić społeczeństwo do tego, żeby samo zaczęło działać w tym kierunku. Odnośnie takiego dofinansowywania, jak pan Jaszek wspomniał, inicjatyw podobnych tej celestyńskiej przez bogate firmy, no, czy bogatych ludzi, no u nas jeszcze to słabo jest rozwinięte, dlatego że ciągle istnieje taki kult pieniądza, który uważa, że tych pieniędzy trzeba mieć coraz więcej, a nie, że trzeba się nimi dzielić dla własnej przyjemności, bo sam pieniądz, który sobie gdzieś tam leży, tej przyjemności nie daje. A przyjemnością jest dzielenie się i pieniędzy mieć swoim czasem i przyjaźnią z innymi, daje tą satysfakcję. Odnośnie badań, to uważam, że powiedziała pani Krystyna za mało, ponieważ pani Krystyna ma ogromne osiągnięcia i ja tutaj węża przyszłego Nobla. Tak, i chciałabym, żeby pani Krystyna wzięła ogromne węże. Trudno powiedzieć i bawić siebie. Sądzę, że to jest tak, może tak od początku powiem. Na swojej drodze spotkałam wielu wspaniałych osób. To byli uczniowie Akademii Medycznej w Elbląg. Pierwszy taki uczeń to był w pamięci pan dr Białowąs, który pracował u nas w Szczelinie i był również kolegą pana profesora Brzeckiego, gdzie ja później pracowałam w samej klinice neurologicznej. Tutaj sądzę, że takie sygnały tych właśnie takich nie prekursorów, tylko takich
no, ojców, moich mentorów właśnie, brakowało mi słowa. Oni właściwie wytyczyli mi też taki kierunek działania. No, wiadomo o tym, że mam ciężkie z mózgowym porażeniem dziecięcym, też układ nerwowy. Więc w takim kierunku poszłam. No, tutaj pod taką zachętą pana profesora Brzeckiego zaczęłam badania leku, który wpływa na układ sieci neuronowych w mózgu i ma wpływać tak modulująco, że poprawiać pewne funkcje, zarówno poznawcze, jak i też ruchowe. Akurat nie moja praca doktorska dotyczyła dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i jest oparta właśnie na tej teorii, takiej ogólnej teorii. Zobaczymy dalej.